Halo, halo, to znowu ja z tej strony. Witam was w kolejnym odcinku z gry The Forest. Słuchajcie, włączyłem odrastanie drzew. Tu już sobie mniej więcej wyczyściłem pieńki, tak żeby te tyrolki działały. I w ogóle nie wiem, czy to tak działa, że ja sobie tam włączę wyrastanie drzew i to będzie mi odrastać teraz, czy co? Bo ja szczerze nie mam pojęcia, nie? No nic, no, pozostaje nam czekać i w międzyczasie ja sobie będę robił jakieś achievementy. Zaraz sobie zobaczymy, jakie achievementy będę mógł zrobić. Okej, więc zostaje nam na pewno jedzenie kanibali. Multiplayer, craft all items. No właśnie, mam jeszcze 4 jakieś przedmioty do wykraftowania. I zastanawiam się, co by to mogło być, bo wydaje mi się, że ja mam wszystko już wykraftowane, ale jednak nie. Co to było? Szurki mi tu biegają. Nieważne. Craft medicine items. No dobra, no to możemy już coś tu chyba zrobić, jeśli chodzi o medicine items. Mieszanka lecznicza to jest to z... Nie tym. Z tym. Mieszanka lecznicza plus. Też może być. I skończyło mi się to tutaj. A to co to jest? To jest chyba energetyzująca mieszanka. Kurde, no to trochę mi brakło jeszcze. Sprawdźmy ile. Nic się nie zmieniło tutaj. Więc to jest ciekawe. Jeszcze jakieś jaskinie mam do zwiedzenia. Jestem ciekawy, kurde, co to za jaskinie są. Jeszcze gdzie jakie wejścia są. Zaraz sobie zobaczymy tutaj moją mapeczkę. I szczerze mówiąc, to ja nie wiem, gdzie ja mam pójść, tak mi się wydaje. Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Tu mamy kolejne misje na multiplayer. Mamy jeszcze pociachać jedno ciało, więc w sumie zaraz sobie to zrobimy. Dwóch pasażerów znaleźć, to kurde, będę musiał znaleźć. I grzyby, no właśnie, fungi. Grzyby. No dobra. Zjadłem tyle grzybów, ile miałem w ekwipunku. I tu się nadal nic nie zmieniło, więc ciężko stwierdzić. Może tak po prostu z podłogi muszę jeść. No, to by miało sens też. Dobra, no to słuchajcie, ja sobie zorganizuję, które achievementy byłoby najlepiej zrobić. No i sobie przejdziemy od razu do robienia tych achievementów. W międzyczasie mam nadzieję, że jakieś drzewa mi wyrosną. Chociaż nie wiem, czy to tak działa. Ja zmieniłem tylko w opcjach odrastanie drzew i teraz nie wiem, czy one będą odrastać, czy nie, szczerze mówiąc. No ale to się okaże zaraz. Dobrze, więc w pierwszej kolejności, słuchajcie, spróbuję znaleźć jakieś przedmioty, których jeszcze mi brakuje do kraftowania. Potem pójdę do tej jaskini, tutaj jest na północ od pineski. Po prawej stronie widać pineskę i na północ jest jakaś jaskinia. Ja nie wiem, czy ja byłem w tej jaskini, ale wydaje mi się, że w niej nie byłem. Tu są jeszcze zaznaczone strzałeczkami takimi jakieś wejścia. Nie jestem pewny, czy w tych wejściach byłem. I nie jestem pewny też, jak działa to Explorer All Caves, w sensie. Czy ja muszę tylko wejść do tej jaskini, czy tam muszę biegać? No na pewno tam coś pobiegam, posprawdzam. Jeśli to będzie w ogóle jakaś nowa jaskinia, no to przecież warto będzie coś tam sprawdzić. Może coś nowego znajdę przecież, nie? No i po drodze będziemy szukali grzybów i muszę jeszcze pociachać jedno ciało kanibala, które na pewno prędzej czy później znajdę. Zresztą mogę się przejść, tam pułapka się uruchomiła, być może już jest tam jakiś martwy kanibal, więc... No to takie achievementy sobie zrobimy. W pierwszej kolejności przeszukam tutaj wszystkie przepisy. No z liny na pewno nic nie zrobię. Z patyka jeszcze mogę strzały z kości. O kurde, i brakuje mi pióra. Gdzie bym mógł ptaka najszybciej upolować? Wydaje mi się, że tam
Na górze do krzyża lecą ptaki, więc być może uda mi się tam upolować ptaka jakiegoś. Zaraz zobaczymy. Zresztą do kościoła też tam przez okna wlatują ptaki. Także no, wydaje mi się, że tutaj znajdę ptaszka. I chyba będę musiał przeczekać noc, bo nie będę mógł iść spać. A, no właśnie, a w sumie bez sensu w nocy tutaj działać. No i oczywiście jak chcę, to nie ma żadnego ptaka. Znalazłem piórko. Więc możemy takie strzały z kości wykraftować. Okej, mamy strzały z kości. Mam nadzieję, że to będzie to. Chociaż wydaje mi się, że to nie o to chodzi. Kurde. Maczuga własnej roboty. I czegoś takiego chyba jeszcze nie robiłem, więc to by mogło być w sumie. To by mógł być jeden z przepisów. Chociaż nie wiem właśnie, zastanawiam się, czy bronie i amunicja się do tego wliczają. Jeszcze żadne drzewo nie odrosło. Ja nie wiem, jak to będzie. Ile to będzie trwało. Biorę jedną czaszkę i spadamy stąd. Dobra. Zrobimy sobie taką maczugę. I to by było 24 w teorii, ale raczej. No, ale maczuga już zniknęła. Strzały, słaba dzida. No, słaba dzida to jest to. No, to. Tak jak mówię, amunicja chyba się do tego nie wlicza. Tak mi się wydaje. No, ale w teorii wykraftowaliśmy, więc spoko. Dobra, z patyków już nic. Czy to mogę coś z tego wyrobić? No nie, no to mogę połączyć z tym. No to powiedzmy, że tak, ale co jeszcze? Pancerz, nie. To są ulepszenia i lepkie materiały wybuchowe. No właśnie, to te ulepszenia chyba też się nie liczą, no bo jak? Kurde, wiecie co? Jak mi się wydaje, że może tu też chodzić o to. Lepka bomba. I w sumie jeszcze by mogła być bomba z głową na przykład. Kurde, no ciężko mi jest wymyślić, jakie przepisy by mi tu jeszcze jakich przepisów mi jeszcze brakuje. Czy mam tu jakieś zwłoki? Błagam. Dobra, upolowałem kanibala, teraz sobie go porąbiemy. Dobra, jest choppy chop. Dostaliśmy achievement choppy chop. I teraz ja bym chciał jeszcze to z głową połączyć. I jest, odblokowane osiągnięcie crafty. Udało się. Także w sumie szybko poszło. To by były dwa osiągnięcia. I teraz to mi pozostaje tylko łazić po mapie, szukać i jeść grzybów. I te trzy jaskinie jeszcze muszę odwiedzić, których jeszcze nie odwiedzałem. Nie jestem pewny, czy to chodzi o wejście, czy to chodzi o jaskinie. Dobra. O! Drzewo mi odrosło. Ale jaja, czyli to zadziałało. Oj, tu kolejne drzewa wyrosły. Czyli wystarczyło się przespać. O kurde, ile tu drzew wyrosło. No to te rolki nie zadziałają chyba. Dobra, ale będę się martwił tym później. Na razie to idę zobaczyć to wejście do jaskini. Po drodze oczywiście będę szukał grzybów. W teorii pokazuje po drugiej stronie rzeki? Tak, to jest chyba tu wejście. Dobra, no ja szczerze mówiąc nie wiem, co to jest za wejście do jaskini. I nie wydaje mi się, żebym kiedykolwiek tutaj wchodził. Jest... Kolejne zdjęcie, brakujące zdjęcie. I to jest zdjęcie z zimy.
Zdjęcie części pistoletu z zimy. Okej. Dobra, czyli w tej jaskini no na pewno nie byłem. Na pewno tutaj nie byłem, bo inaczej podniósłbym to zdjęcie. Nie wiem, co mnie tu może spotkać. Wow. No nie wygląda to zachęcająco, szczerze mówiąc. Ach, kurde, te pierdzielone nietoperki. Czyli tu jest nietoperzy. Może bym spróbował upolować takiego nietoperka. Okej. Nic z niego nie mamy. Dobra. Dobra. Okej, pasażerowie? Tak jest! Dwóch brakujących pasażerów znalazłem, no niesamowite to jest. Część robota? Przecież ja już mam całego robota, o co tu chodzi? No mam dwie ręce. Widzicie? Jakby zabawka, zepsuta zabawka, tu jest łapka. A tu jest zabawka Timiego i tutaj można zobaczyć, jak się przyjrzycie, że jakby nachodzą leciutko na siebie te ręce. Ale w takim razie skąd ja wziąłem tą rękę? Jedną, tego robota, tą brakującą. Jak mnie tu jeszcze nigdy nie było. Tu się można wspinać, okej, okay, zaraz sobie tu zejdziemy. Ej, ale to było dziwne. Skąd ja miałem tą zabawkę w całości, skoro tutaj była część, a mnie tutaj w tej jaskini na 100% nie było, nigdy. Czaszki, pozbieramy sobie czaszki, czemu nie? I tutaj jest... Tutaj się nurkuje. Dobra, no to najpierw sobie tu zejdziemy. Tutaj jest ogólnie coś ciekawego. Pod wodą tutaj. A, to jest krzesło, dobra. To nic ciekawego jednak. Tutaj trzeba przepłynąć tą dziurę. Przyspieszymy sobie trochę. Są krzesła z samolotu. I tu można wypłynąć. I tu jest... Aha, dobra. Dobra, możemy sobie sprawdzić to wejście jeszcze. Ale to jest chyba wyjście w jeziorze, tak mi się wydaje, bo na mapce widziałem dziurę. No. Dokładnie. I to jest ta dziura tu obok, tu możecie obok pineski zobaczyć, pod pineską jest dziura, a ja wchodziłem do tej jaskini po prawej stronie. Dobra, to wpłyniemy sobie tu z powrotem, może, jeśli się w ogóle da. Da się. Ale jestem głodny, będę musiał batoniki zjeść. Bo chyba nic do jedzonka sobie nie wziąłem. Dobra, i my musimy płynąć z powrotem. Dobra. Dobra. Ja, kurde, ja zamarzam. Ciekawe, czy jest tu gdzieś jakieś ognisko. Chyba nie. Dobra, i my teraz musimy iść tutaj. Czy ja mogę zeskoczyć? Chyba tak. Dobra. O, jest ognisko. Dobra, możemy iść dalej. Tam jest chyba zejście na dół, a tu chyba się znowu płynie gdzieś. No i tyle, okej, okay, czyli... No nie wiem, wydaje mi się, że tutaj nic nie było. Musimy iść tu. Co jest dziwne, nie ma tutaj żadnych kanibali.
Okej, ale patrzcie, tutaj jest kolejny pasażer jakiś. Ognisko sobie zapalimy. Paliwko jest, fajnie. Dużo paliwka. Ale czy ja tu mogę coś znaleźć? No. Zaraz, zaraz, chwila. Czy to nie tutaj była piła mechaniczna? Na tym stole? Tak mi się wydaje. To ciekawe. No co, ja w ogóle tym wyjściem nie wyszedł? A ja wiem. Ja tu prawdopodobnie ja tutaj byłem. Słuchajcie. Wziąłem piłę mechaniczną, to tutaj byłem, wyszedłem tutaj do góry. Ale nie miałem sprzętu do wspinaczki, żeby pójść dalej po prostu. I dlatego mnie w tej jaskini dalszej, w tej dalszej części jaskini mnie nie było. Dobra, ale czy to się zaliczy mi do nowej jakby jaskini, do achievementu? Szczerze mówiąc nie wiem, ale wydaje mi się, że powinno, nie? Chociaż kurde, no teoretycznie to jest jedna i ta sama jaskinia, nie? No ale co dalej? Tylko w tych jaskiniach, kurczę, już prawdopodobnie byłem na południu, co są. No ale też nie jestem pewny. Słuchajcie. Do tych wszystkich jaskiń spróbujemy sobie wejść w następnym odcinku, bo to by było na tyle. Ja wam dziękuję za oglądanie. Jeśli wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. No a plan jest generalnie taki, żeby odblokować wszystkie osiągnięcia, więc... No wydaje mi się, że to już jest jakiś wyczyn, więc zachęcam was do subskrypcji kanału. Ja się z wami żegnam, także trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!